Marek Ambrosiewicz, główny inicjator akcji. Możesz coś opowiedzieć o tym, co będzie się działo, co się dzieje? Tak, no to już jest czwarta edycja naszego festiwalu Grammy Bucze. Dzisiaj były cztery zespoły wystąpiły w ramach pomocy dla Oliwki. To jest nasza sąsiadka, która potrzebuje pomocy. Czterolatka. Twoja sąsiadka konkretnie, tak? Tak, tak, dokładnie. Zbieramy na jej rehabilitację oraz na windę do domu, ponieważ ma po prostu problemy z codziennym wychodzeniem na zewnątrz. Skąd ten pomysł u ciebie? O, właściwie z chłopakami chcieliśmy sprawić, żeby coś więcej się działo w naszej miejscowości, bo był taki zastój przez pewien czas, że no mało wydarzeń było, więc wyszedł pomysł, żeby stworzyć wydarzenie, którym będziemy mogli pomóc zespołom z okolicy i jednocześnie zrobić coś dobrego dla jakichś potrzebujących po prostu tutaj najbliższych. Zacięcie godne pochwały. Trędzle! Trędzle również chcą mieć koszulkę. Nic dziwnego. Pani w szarym swetrze. Po raz pierwszy. Po raz drugi. Stolik, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci sprzedany. Zgłosiliśmy się do gminy. Gmina z entuzjazmem przyjęła ten pomysł, pomogła nam zorganizować to, udostępniają nam całą scenę, wsparcie też między innymi medialne po części. Jednak za cały plan imprezy my jesteśmy odpowiedzialni. No i też Stowarzyszenie Dogonić Czas, które zajmuje się zbiórką i jakimiś różnymi atrakcjami dla dzieci. Grammy Bucze to nie tylko koncert, to przede wszystkim akcja charytatywna. Zbieramy przede wszystkim w tej chwili na łóżko rehabilitacyjne. Dziewczynka rośnie i coraz trudniej rodzicom dać sobie z tym wszystkim radę. Chcielibyśmy też jeszcze wspomóc Oliwkę na środki takie no podstawowe, którymi są lekarstwa, pampersy. Oliwka teraz będzie szła do szkoły, więc na pewno tych różnych potrzeb będzie znacznie więcej. Na co cierpi Oliwia? Oliwia cierpi na porażenie mózgowe, dziecięce porażenie mózgowe, na padaczkę. Ma bardzo poważne problemy ze wzrokiem. Tutaj wręcz Oliwce grozi ślepota. Dlatego no, leczenie bardzo trudne i myślę, że będziemy się zastanawiać nad głębszą akcją, szerszą akcją dla Oliwki. Ponieważ koszty leczenia są tak ogromne, tak? Bardzo duże. Być może ogłosimy akcję, taką zbiórkę na nasze konto stowarzyszenia, żeby na dłuższą metę wesprzeć Oliwkę. Byłoby to bardzo fajne. Bardzo dobry odzew jest tutaj, większość ludzi bardzo chętnie wspiera tutaj tę inicjatywę. A jakoś podzieliliście się rejonem? Wszyscy z zespołu Elipsa zbieramy i też wszyscy, którzy byli chętni w to się zaangażować, zbierają. Chodzimy po prostu wokół ludzi, patrzymy, czy ktoś nie chce, nie widzi, patrzymy, czy nie ma jakiejś inicjatywy, żeby wpłacić na ten cel. Konto Stowarzyszenia Dogonić Czas jest w internecie, można zobaczyć. Tak, najszybciej znajdziemy je na Facebooku, bo w tej chwili mieliśmy akcję, gdzie wspomagaliśmy chłopca po poparzeniu. Myślę, że rozważymy właśnie też tutaj próbę zbiórki jeszcze dla Oliwki, także żeby ta pomoc była ciągła przede wszystkim. I Oliwia mieszka tutaj? Tak, mieszka w Górkach Wielkich. No wiadomo, jest to wieś, jest to okolica taka, no niezbyt ludna jak miasto i dlatego tej pomocy no, nie otrzyma w takim wymiarze jak w mieście. Na dzień dzisiejszy mam nadzieję, że te warunki tych osób niepełnosprawnych poprawią się, ale myślę, że i tak jest duża potrzeba, duża i otwórzmy serca i pomagajmy. Nigdy nie wiesz, raz bywasz na liści jak i wolno.